Cześć, witam Was serdecznie w serii odpowiedzi na pytania, które są zadawane podczas wyzwania. Wyzwania na temat oczyszczania przeciwpasożytniczego. Jeżeli jeszcze nie jesteście zapisani na wyzwanie, macie link w opisie, w pierwszym komentarzu. Serdecznie Wam polecam, bo jest to darmowa wiedza i warto skorzystać. Pytanie Ani. Czy odrobaczenie ziołowe jest bezpieczne i skuteczne? Czy to możliwe, aby przy pasożytach występował bardzo duży apetyt? Aha, to jest kilka pytań. To rozłożymy je na części. Czy odrobaczenie ziołowe jest bezpieczne i skuteczne? Czy jest bezpieczne? To zależy, czym się odrobaczasz, ile tego bierzesz i co robisz dodatkowo, żeby ochronić swój organizm i żeby sprawić, że wyprowadzasz toksynę. Czy jest skuteczne? Z mojego doświadczenia wynika, że tak. Czy to możliwe, aby przy pasożytach występował bardzo duży apetyt na wszystko, a nie tylko na cukier? Tak, bo karmimy nie tylko siebie, ale też mnóstwo tego, co żyje w nas. Czy to prawda, że odrobaczenie ziołami trzeba poprzedzić miesięczną dietą bez mleka, bez glutenu i bez cukru? Ja tego w swojej praktyce nie prowadzę, aczkolwiek w trakcie odrobaczenia bardzo ważne jest to trzymanie diety i faktycznie, jeżeli to moje programy odrobaczające na przykład trwają miesiąc, jeżeli ten miesiąc wytrzymamy w takiej diecie, to efekty są dużo lepsze niż bez utrzymania tej diety. Dalej Ania pyta, od jakiego wieku można odrobaczać dzieci? Najmłodsze dziecko, które odrobaczałam, miało 7 miesięcy. Czy trzeba potwierdzić w badaniu, że są pasożyty, aby odbyć kurację? Nie, dlatego że badania są szalenie niemiarodajne i mówiłam o tym w poprzednim filmiku, także zachęcam. Czy zioła są dobrane pod konkretne rodzaje pasożytów, czy uniwersalne? Aniu, przy pierwszej kuracji, jeżeli mówimy o mojej metodzie, przy pierwszej kuracji bierzemy najprostsze zioła, które poprawiają funkcjonowanie organizmu i nie ma to znaczenia, jakie pasożyty masz aktualnie w sobie, dlatego że musimy Cię doprowadzić do takiego poziomu, żeby tych pasożytów już nie było aż tyle i wtedy możemy skierować zioła na konkretne infekcje pasożytnicze. Dlatego że na początku z reguły tych pasożytów jest sporo, dlatego że one zawsze idą w parach, trójkach, tandemach. Jestem na grupie od niedawna, więc muszę zapytać o Twoje doświadczenie w tej dziedzinie. Aniu, odsyłam Cię w takim razie na bloga. Tam jest w zakładce o mnie napisane, jakie mam doświadczenie. Paulina pyta, jak wygląda odrobaczenie w ciąży? Paulinko, to zależy, w którym jesteś miesiącu ciąży, dlatego że jest trymestr, w którym się nie odrobaczamy, ale generalnie delikatne odrobaczanie ja w ciąży przeprowadzam. Jak bezpiecznie pozbyć się pasożytów z organizmu przy Hashimoto? Pyta Anna. Jakie są zdrowe objawy, skutki uboczne przy odrobaczaniu? Przy Hashimoto naprawdę warto zrobić takie oczyszczenie, dlatego że w ogóle Hashimoto bardzo często idzie z infekcją boreliozy i jerpeni chyba, musiałabym zerknąć. W każdym razie bardzo często infekcje wirusowe i bakteryjne są podstawą do tego, że zaczyna rozwijać się Hashimoto i w ogóle problemy z tarczycą. Dlatego takie oczyszczenie przeciwpasożytnicze jest szalenie ważne, jeżeli już takie problemy mamy. Co, w czym to jeszcze pomoże? Układ, który ma Hashimoto. Hashimoto to jest choroba autoimmunologiczna. Co to oznacza? To oznacza, że nasz organizm atakuje swoje własne komórki, rozpoznaje je jako obce i rozpoczynają się szeroko objęte stany zapalne w naszym organizmie. Także przy Hashimoto polecam Wam serdecznie te kuracje przeciwpasożytnicze, dlatego że jeżeli Wasz organizm już atakuje swoje komórki, to jego układ odpornościowy chodzi na najwyższych trybikach. Jeżeli macie jeszcze jakieś infekcje pasożytnicze czy grzybiczne, to on nie dość, że musi działać właśnie w obrębie tarczycy, to jeszcze działa na te pasożyty, grzyby, bo one wszystkie tak trochę drażnią ten układ immunologiczny. Musicie o tym pamiętać. Dlatego osoba, która ma infekcję pasożytniczą lub grzybiczne, jest dużo bardziej podatna na chorobę, bo uwaga układu immunologicznego jest na infekcjach, tych infekcjach pasożytniczych. I on już nie ma tak dużo zasobów, żeby radzić sobie z przeziębieniem czy radzić sobie z podtrzymywaniem tarczycy w zdrowiu. Jakie są zdrowe objawy, skutki uboczne przy odrobaczeniu? Aniu, to zależy. Zależy, Aniu, czym się odrobaczasz. Skutki uboczne, co to może być? No, gdyby podstawowym skutkiem ubocznym jest to, że możecie widzieć pasożyty w kale opuszczające organizm. Pozytywne rzeczy, kończy się katar, kończą się przeziębienia. A podczas kuracji dziecko na przykład może lepiej spać. Potem jest pytanie, odrobaczenie dzieci, także tych najmniejszych i co jakiś czas najlepiej je odrobaczać? Minimum 2 razy w roku, ale te małe dzieci polecam, żebyście odrobaczali 4. Czy można pozbyć się pasożytów lekami? Mam pewne objawy, które mogą wskazywać na tę przypadłość, pisze Barbara.
A od półtora roku chodzę po dermatologach, pulmonologach, robię badania i prześwietlenia i nic. To jest, słuchajcie, bardzo często. Bardzo często piszą do mnie osoby, które mówią, że były już wszędzie, były już u każdego lekarza specjalistę, jestem ich jedyną nadzieją. I takie maile są po prostu smutne, bo pokazują, jak bardzo bezradni jesteśmy wobec tego, co się dzieje w naszym organizmie i że no, ten system zdrowotny u nas nie zaspokaja potrzeb. I Barbara pisze, że właśnie po tych wszystkich specjalistach chodzi, ale nie ma żadnych symptomów, ale też nie chce jej nic przepisać na pasożyte. Barbaro, zioła są dostępne bez recepty i bardzo serdecznie Ci polecam, abyś zrobiła sobie taką kurację przeciwpasożytniczą, potem zrobiła miesiąc przerwy z probiotykoterapią i witaminoterapią, a później powtórzyła taką kurację przeciwpasożytniczą. Wydaje mi się, że po 2-3 kuracjach będziesz już czuła pozytywne efekty, wtedy będziesz wiedziała, że to jest dobry kierunek i wtedy warto kontynuować. Śmigamy dalej. Marta pisze, że też jest ciekawa od robaczenia dzieci w wieku przedszkolnym. U dzieci w wieku przedszkolnym to są musieli zadbać tu właśnie o tę dietę w przedszkolu, czyli zadzwonić do przedszkola, zapytać, czy jest możliwość, żeby prowadzić dietę bezglutenową i bez nabiału, dlatego że dziecko jest na przykład uczulone. I w tym czasie rozrabiacie dziecku zioła. Ja stosuję zioła w kapsułkach, proszku, ten proszek dosypuję na przykład do odrobiny soku jabłkowego albo mieszam z bananem i coś takiego takiemu dziecku można dać. Trzeba mu wytłumaczyć oczywiście, dlaczego to bierzemy. Najlepiej jest z nim brać te preparaty, bo żadne dziecko nie będzie chciało brać czegoś, co smakuje gorzko, jeżeli rodzice tego nie będą robili. Żony Mara pisze, że interesują ją produkty odrobaczające dla dzieci w wieku 5 lat. W wieku 5 lat takie dziecko może już brać absolutnie wszystko, czyli mogą to być różne mieszanki ziołowe, może to być cynk, mogą to być... Słuchajcie, ja się już plączę, to może wystarczy. Zrobię Wam kolejną część odpowiedzi na pytania później. Do zobaczenia i jeżeli macie ochotę się zapisać na wyzwanie, link jest na dole.